bardzo serdecznie jedziemy z Areną, paladynem, oczywiście bez zwłoki. Idziemy dalej z naszym paladynkiem. Jeśli ktoś by się zastanawiał, to ja tu nie fapię, ja tu mam fletkę. Mam tu płotko, miałem tu głaszcze, więc ktoś mówił. Fletku. Bardzo dobrze. Tak, idziemy dalej z paladynem. Jednak nie poszedłem, żeby zrobić przerwy, nagram. Nagrywam, wam postaram się nagrać całą podróżą te odcinki. Dobra. Flame i Jugler jest spoko. Ale pan grubiaski sierżant. A okej, okay, zaczynam. Zawsze pierwsze próby drogi. No dobra, chyba go rzucę. Tu. To ma możliwość zabicia tokena, którego będzie. Okej, okay, mam plan. O, jeszcze spoko. Jeszcze przyjemniej. Jeśli on teraz skojnuje tokena, to ja zagram to. I liczę na szczęście. Liczyłbym na szczęście, co masz więcej tu pierwszy próby drogi. That's weird. Tam go! Dobra, poleciało face'a, mamy stronnika 2 na 3. Może się stać 3 na 4 stronniki. No, znowu się nam powtórzyła sytuacja. What the fuck? Ale ten... Ale... Startowała ta... Ręka jest. Ale mamy też dobrą. Teraz może zagrać Yeti, mechaniczne, zatrzymany, bo tutaj obniżka. No i teraz synergia, nie? Dane. Wonderful. No to... Fajnie. No i to jest fajne. To miała konsekwencje. W sumie nie, to źle. Źle zagrałem. Mogę co pomyśleć. Mogę też zaryzykować tego i w niego pójść, ale mi go trochę szkoda. Okej. Dobra. Nie. No jeszcze trochę tura. Wygrywamy dalej. A rozbije się, gdy miał konsekrację, to lepiej użyć. I następna tura mamy Murloka i Hero Power jest całkiem okej. Okay. Cieszę się, że ten koleś też szybko gra, dlatego całkiem przyjemnie. Dobra, dwa konsekracje jest okej. Okay. Konsekracja by nie robiła teraz nic niczego. No ty musisz skinąć. Liczmy na moje szczęście, czy nie? Tak, liczmy na szczęście. Teraz szarżą Murloka. No nie, no to musi zginąć, ale... No to musi zginąć, ludzie. Mogłem zaryzykować z nim, nie? Tym zabił tego, no mogłem nie ryzykować tym uglokiem. I nie. My go rozwalimy tym. A w sumie musimy to. A nie to. A nie, bym dostał z szarżem. To trochę boli. Zabieramy tak, tak. Do? Okej. Okay. No to musi zginąć, to na bank. I tak mamy dwie many do dwóch kart, jest całkiem przyjemnie. O, szkoda, że teraz. No zagramy tak. Zagramy tak. Niechaj przemówi do mnie, bo. Chodź tu i walcz, robaku! No powiedzmy waliu. A frajer! Mam teraz ten pomysł, żeby zrobić tak i tak. Zrobić tak. Rozbić, to już urośnie. Mimo tego, że konsekracja tutaj z tym zabija te dwie kreatury. Dobrze, zgadam tej konsekracji. Zacznie dużo paladynów, nie? By the way. Nie mam czasu na grę. Czekam na rozkaz. No dobra. Sylwana ma szansę na przejęcie. Co mi atakował? Sylwana ma szansę na przejęcie. Śmiesznego. A spróbujmy, tak? Może atakować, jest spoko. Zagramy więcej tych dwóch, żeby on miał szansę przejąć. Polecimy w twarz. YOLO! Takie już totalne YOLO. Znowu.
Kura dziewiątej liter. Nieważne co teraz przejmie. Mam ukrytego Worgena. Uff. Ale to ma 5 many, to i tak trochę. Dobra. I możesz przejąć coś słabego. I szarże? Nie, on nie otrzymuje szarży, to dobrze. Gdyby miał domyślnie szarże, to bym dostał. No, wali trochę. Okej. Okay. Ma szarże! What the fuck? Nie rozumiem tego trochę. Dostał szarże? Aha, bo pewnie temu, że wygrał turniej, nie? Dla mnie to jedyne. Ma szarże, to dziwnie. Generalnie normalne, ale... Pojedynkiem, poczekajcie. Nie szarże. On dostał szarże, on go przejął z tą szarą. No dobra. Niech im będzie, ale i tak wygrałem. Jest 7-0. Powiedzmy, że 7 już wygranych. To jest tak ok, optymalnie. Myślę, że się spłaca. Będzie sobie... Kredka. I co by tam będzie dalej? Już trochę tutaj dzisiaj oblegasz, już przez parę odcinków jedzie mi na tych kolanach, znaczy na ręce w sumie, no nie na kolanach. Mamy dwójkę, to już się zaczynają magowie. O, jedynka, jest przyjemnie. Jedziemy z tymi piątkami out. A jedynka, dwójka. O. Myślę, że coin w pierwszej turze to i to. Tak, bo to jest, aktywuje pomstę później. No, bo później raptora. Jest spoko. Nie atakuj mnie, Fredko, przestań. Idź spać, idź. Co on tam pisał? Ja mam teraz drugą arenę i jeden i jeden. Teraz... Ja 7. Mam 0. Bing, 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 bing. Dobra, zagramy takie crazy place'y tutaj. Strasznie wypadliśmy z kart, wiem. Riski, bo jeśli ma jakiś Arcane Missiles, to jest trochę słabe. Light. To jest światło. Kappa. Nie, no bo jak ja coś wyjaśniam, to wolę to wyjaśnić. Dobra, zrobimy tak i tym nie wychodzimy z cienia. Lategame. Late game, a nie leaked. Leaked game, what the... Spoko, spoko, spoko. No i weź mnie, nie atakuj, Fredka, przestań, to mój tak tu. Okej, no i pójdziesz w twarz, no to tak śmiesznie trochę już dla nas. Ale, okej. Okay. Tradujemy się tu fajnie. Bardzo opłacalne trade. Mógłbym pójść raptorem w twarz, ale to później bym wystawić tego, a później bym nagrał konsekrację. Ale co teraz dojdzie nam? Nic przydatnego. Tak. Niestety nic opłacalnego dla nas nie doszło. Co on tam miał w ogóle? Aha, tego. A jeśli to by było szlachetne poświęcenie, to by było. Ta kreatura musi zginąć. Definitywnie. Yes. Robimy tak. Nie chcę się o to jeszcze rozwijać. Zobaczymy, co wypadnie. To mu zniszczy... Okej. Okay. Tak. Nie mam nic konkretnego, więc tam boską tarczę mogłem zagrać. W sumie mogłem tak i boską tarczę na niego w sumie, no. A w sumie nie. Bo on okrzyk bojowy się nie aktywował, bo ta karta została przyzwana, a nie zagrana. Więc okrzyk bojowy się nie aktywował, ale za to agonia się aktywuje, jak go zabiję. Zrobimy to, myślę, teraz. To jest to całkiem ważne. Albo to? Nie, nie, takie złe. Serio? Tak w ogóle, no co tu chodzi? No to tak trochę... To tak?
to jest niebezpieczne go mieć na stole. A, frajer! Wygrał. Pakuj de bolu, okej. Okay. Nawet fajna informacja. On pinguje i mu potrzebuje check damage'u. Żeby zabić, no ale... To jest optymalne. Tak trochę nam tu losowość pomogła na tej arenie. Uzyskać doczesny wynik, ale... Myślę, że też... Aha. Aha. Tylko nie miej polimorfa. Nie miej polimorfa, ty. Nie, nie ma polimorfa. To był nie był w niego. Co ma fireballa? Masz fireballa, to zagrał. Wrota są otwarte. Czy ma flamę strikę, to nie jest aż tak źle, bo nie zabija nam nic. Obecnie ma źle many. Jeśli miałby 9 many, to bym mógł spingować 6 na 5 jeszcze i dobić go po tym strajku. Co to jest? Okej. Okay. Koksy! Koksy incoming, lecimy w twarz, bo to jest takie średnie. A mamy tutaj damage, nie? Jeszcze mamy coś takiego. No, easy. Musiałbym mieć Blizzarda, Blizzard, potem Flamestrike, potem jeszcze Flamestrike, potem Heal i Taunt. To było dla niego perfekto, myślę. Blizzard, potem Flamestrike, jeszcze jeden Flamestrike, potem Heal i potem Taunt i przegrałbym prawdopodobnie. Ale raczej się to nie stanie, bo musiałbym mieć te trzy karty, co z AOE. Musiałbym mieć Heala i jeszcze musiałbym mieć raczej Taunt. Może Heal albo tamto. Może nie te dwie. Potrzebuję trzy karty. Albo jakieś fireballe, polimorfy. Co tu robić? No. Potrzebuję jakieś takie. No raczej wygrałem, bo to takie. Nie do wygrania. Pararam pam. Co ma robić? Flamestrykę, no o tym mówiłem. Flamestrykę. Kiedyś zostanę prawdziwym rycerzem. Okej. Nie ma flim. No dobrze grał. Myślę, że nie wiedziałem kiej błędu. Ale tylko z tym White Pyromancerem ten tagował. Dobra, jedziemy myślę dalej. 8-0 jak na razie. Ja tutaj informuję Ola, bo tak ściekłości. Jedziemy dalej. 8-0 to już tak w górę, jak już leci, to się spłaca. Myślę, że bardzo przyjemna arena, powiem wam. Już zaczynam myśleć o 12-0 albo ten, ale... Guldan. Wysoko? Dobry wynik? To może być jakiś rush deck, to potrzebujemy early. Na pewno Murloka nie chcemy, tego wszystkiego tutaj na pewno nie chcemy. Oh my god, ale combo. Dobra, jednego Murloka bym zostawił. No. Nie będzie. Akolita, Prusywer Champion, okej. Okay. No nie, to się zaczyna. Worgen, dojdź, proszę, proszę, yeah. Dzięki kumplu. Worgen doszedł, och, doszedł, orgazm. Chroni mnie światło. Chroni cię światło. Co to za agro, tego się właśnie bałem, konserwa musi dojść. O. Flame Juggler jest, kurde. Tuf. Serio? Komentuję tego. Trochę mnie to martwi. No, użyłeś pocisku cienia na takie coś. Mam do ciebie złą wiadomość, kakuj tabulu. Jeszcze tutaj dużo healów. Ulalalala. Fajne, ale myślę, że kakuj tabulu jest dobry. Następna tura to i to. Kolejna tura to i coin i to. No, jest okej. Okay. Znaczy, no tak. Tak, okej. Okay. No, zbijemy sobie to na pewno, bo to jest damage. Sobie tak. Teraz to nie za bardzo. Teraz zrobię sobie tak. Mamy 19 HP-ków, to mnie trochę martwi. Ale jest. Tom wiedziałbym, patrząc na rękę, jest spoko. Mamy teraz tą piątkę, która może być 6x6. Nieważne. Nie pamiętam, co mam, co mogę zrobić. The fuck. To jest dziwne. Yes.
Bo tutaj robię setup pod konsekrację, tak? Trochę się może to nie opłacić, bo on teraz mi zadaje tyle damage, że ho. Od początku raczej było przegrane, no. Nie wiem, czy ja tu misplay jakieś popełniłem. No, spoko. Szkoda, że Yeti nie zabijasz. Pobierze mu konsekrację. No. Bad, this is bad, 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 bad. Dalej. I co dostaniemy? Coś dobrego. Dobre zagranie. Za sprawiedliwość. Serio. Jeszcze nie przegraliśmy. Ktoś ma się direct damage. Albo power overwhelming i jeden damage. Nie wierzę w to. To mógł być Force Tank Max. To mogło być tak dużo rzeczy. Mogło być tak dużo dobrych rzeczy. Na następnym turze mamy to i walnięcie, ale... Oh my god. Przegrałem? Chyba. I don't know. Muszę dobrać jakiegoś mur... A, jolo. Jakiś dobry mur. Tamten. Nie ma takiego, ale... Ale z tamtym. Dobra, no jolo. Może jeszcze misplay po jego stronie? Już się zaczyna pierwsza przegrana. No tutaj są dobre deki. Definitywnie miał dobrą talię. I weź jeszcze się zabij, nie? Nieśmieszny. Czy to z gałgani. Ale cóż, i tak miał Lidl, więc... I tak miał z czarami, więc to nie mogłem nic zrobić w sumie. Okej, jedziemy dalej, myślę. Albo nie. Idziemy się w kolejnym odcinku, myślę. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się, cześć, na razie. Idę już, biorę się za nagrywanie kolejnego odcinka. Do zobaczenia, cześć.